Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jamroziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć o zmianach, jakie dotkną handel internetowy od 1 stycznia 2023. Weszły w życie dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniają obowiązki operatorów platform internetowych. One powodują, że będzie znacząco zwiększony obowiązek zarówno w zakresie dokumentacji, jak i sprawozdawczości, mające polegać na tym, aby podmioty te wykazywały zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty, które uzyskują dochody na takich platformach, jak i przepływ e-płatności w ramach tychże rozliczeń. Kraje wskazywały na to, że tracą w związku z rezydencjami podatkowymi, nie mogąc liczyć tych dochodów, które dany podmiot czy osoba uzyskuje na takich platformach internetowych. Komisja wyszła temu naprzeciw i w związku z tym teraz te obowiązki znacząco wzrosną, aby po prostu organy podatkowe widziały dokładnie, ile kto i w jakim okresie zarobił. Ważne, jeżeli chodzi o sankcje karne, są bardzo wysokie. Od 100 tysięcy do 5 milionów za brak tej dokumentacji i sprawozdawczości, dlatego osoby, które prowadzą te platformy internetowe, na pewno powinny przeanalizować te dwie dyrektywy i oczywiście związane z nią implementacje, które pojawią się w porządku krajowym, ponieważ tam nie ma przepisów materialnych, także takie szczegółowe regulacje na pewno się pojawią w naszych przepisach krajowych. Natomiast dyrektywy są na tyle istotne, że wdrażają między innymi obowiązek informowania każdego podmiotu, każdej osoby fizycznej o tym, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z dyrektywą. Zatem jeżeli tak, to na platformie internetowej, którą Państwo posiadacie, po prostu taką informację należy zamieścić, a są dwa najbliższe miesiące, żeby to uczynić, więc już bardzo krótki czas, żeby te zmiany wdrożyć. To co ważne, to są dwie dyrektywy. Pierwsza, Rady Unii Europejskiej 2021/514, druga 2020/284. Warto do nich zerknąć, ale takie podstawowe założenia. Pierwsze, zobowiązanie operatorów platform internetowych do zgłaszania dochodów osób fizycznych, które prowadzą handel na ich platformach i zobligowanie państw członkowskich do automatycznej wymiany informacji. I tak naprawdę to jest clue przedmiotowej dyrektywy, aby była automatyczna wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi co do osób fizycznych i podmiotów, które uzyskują dochody w ramach platform internetowych, po prostu sprzedaży na tych platformach. Oprócz tego poprawa wymiany informacji oraz współpracy między organami podatkowymi. To ja już myślę, że organy podatkowe zadbają o to, żeby mieć takie możliwości, skoro dyrektywa dała im takie uprawnienia, aby to weryfikować. To, co ważne jest, wyłączenie, które jest w tej dyrektywie, wskazuje na to, że sprzedawcy, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem danej platformy i których wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło 2000 euro, nie będą podlegali temu obowiązkowi. Myślę, że patrząc na przelicznik na złotówki, jest to już dość duża kwota, więc jeszcze dość dużo podmiotów będzie mogło skorzystać z tego wyłączenia. Natomiast jak spojrzycie Państwo na pierwszą z dyrektyw, czyli 2020/284, dyrektywa ta już weszła w życie 22 marca 2022 roku, natomiast czas na jej wdrożenie jest jeszcze do 31 grudnia 2023 i ona stanowi o e-płatnościach. W ramach e-płatności będzie zobowiązanie do umożliwienia państwom członkowskim w sposób jednolity nagromadzenie ewidencji dotyczących płatności. I w tym celu ma powstać centralny system elektroniczny, który będzie służył do przechowywania informacji o płatnościach. I żeby to było możliwe, to dyrektywa, pierwsza z tych dyrektyw, tak 7, zobowiązuje do bardzo wielu informacji w ramach raportowania. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, będzie konieczność gromadzenia takich danych jak imię, nazwisko, główny adres, NIP, VAT, czyli numer identyfikacyjny VAT, datę urodzenia. Dotychczas, jak Państwo wiecie, na wielu platformach naprawdę trzeba było minimum informacji podawać. Teraz, kiedy będzie się sprzedawcą, który nie będzie podlegał wyłączeniu, naprawdę tych danych trzeba będzie podać już dość dużo. W zakresie do sprzedawcy będącego podmiotem raportującym, operator platformy gromadzi informacje takie jak nazwa prawna, główny adres, NIP, numer identyfikacji VAT, numer w rejestrze gospodarczym, informacje na temat istnienia stałego zakładu. To już jest naprawdę szereg informacji,
które będzie musiał przetwarzać operator platformy internetowej, a przede wszystkim wymagać od sprzedawcy, który będzie się u niego rejestrował. Zatem myślę, że jeżeli macie Państwo taką platformę, w regulaminach należałoby już dzisiaj przewidzieć także zmiany dotyczące tych osób, które już się u Państwa zarejestrowały, a u których tych danych po prostu nie posiadacie. Zważywszy na to, że na pierwszą dyrektywę już zostały nam tylko 2 miesiące, na drugą jest prawie cały rok, jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała implementacja w Polsce, na pewno warto jest dokładnie to przeanalizować pod kątem Państwa obowiązków, bo naprawdę te kary są bardzo duże, a dyrektywy nie są długie, więc stosunkowo szybko można je przeanalizować. Gdyby oczywiście Państwo mieli jakieś pytania w tym zakresie, to zachęcam do komentowania tego wideo. Natomiast ja zapraszam serdecznie na kolejne wideo. Jednocześnie też zapraszam na mój dodatkowy kanał, na którym nagrywamy informacje o kredytach i o tym, jak będzie przebiegał proces związany z pozwami grupowymi, ponieważ teraz przygotowujemy się do nich w ramach tej sytuacji, która jest w kraju. Nie trudno zauważyć, że kredyty rosną, więc staramy się pomagać kredytobiorcom w tym, aby te klauzule, które są niedozwolone w kontaktach, w tych umowach, które były w umowach z bankami, po prostu poprzez czy to ugodę, czy też poprzez sąd unieważniać. Zatem gdyby mieli Państwo tego rodzaju problem prawny, chcieli zobaczyć, jakie rozwiązania proponujemy, one są na stronie cofnijkredyt.pl. Natomiast tutaj oczywiście, gdyby Państwo chcieli się czegoś dowiedzieć albo mieli dla mnie propozycje, co było dla Was ważne, żeby dzisiaj uzyskać takie informacje bieżące prawne, to oczywiście zachęcam do wpisania tego w komentarzu w miarę możliwości, bo stara się przygotować na ten temat wideo. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo.